w wakacje szukamy miejsc, gdzie chcemy odpocząć, chociaż czasami wybieramy kurorty, żeby się też trochę pokazać, tak jak chociażby u nas w Polsce Sopot, czy w Afryce są takie miejsca, gdzie można sobie all inclusive zrelaksować się? No, oczywiście, że są. Ja myślę, że takim najbardziej znanym to jest Zanzibar, jako cały multum ludzi jeździ, zresztą plaże Zanzibaru rzeczywiście są uznawane za jedne z najpiękniejszych na świecie. Ale ja chcę Państwa zabrać kompletnie na drugą stronę. O tyle dziwna miejscowość, bo niewiele osób jest kąpiących się. Jest przepiękny ocean atlantycki, ale bardzo zimny, bardzo ostry prąd morski. Wchodzenie do wody jest takie, Bałtyk przy tym to taki jest, powiedziałbym, nie jest taki zimny. Prąd bengalski, który wypływa prosto z Arktyki, opływa Namibię i po tamtej stronie jest naprawdę zimno. Zresztą właśnie dlatego między innymi w Afryce są pingwiny przylądkowe, o których żeśmy kiedyś mówili, które są między innymi na przykład w płockim zoo, właśnie z tamtego rejonu też, więc woda jest naprawdę zimna. No ale zanim dotrzemy do Swakopmund, bo to się tak nazywa, taka trochę dziwna nazwa, ale zaraz powiem co jak, to po drodze jadąc z południa, czyli z RPA, mijaliśmy już w Namibii zwrotnik koziorożca. Też taki, no tak jak są, powiedziałbym, słynne otrzęsiny na morzu, zawsze jak się mija równik, to dla nas też takie minięcie zwrotnika koziorożca, czyli no zdecydowanie daleko na tamtej północy, to jest wtedy, kiedy słońce u nas jest w zima, a tam jest w zenicie, czyli najdalej dochodzące miejsce, kiedy słońce jest w zenicie na południu. No i tam się pobawiliśmy się, trochę Państwo to zobaczą, trochę żeśmy sobie pocieszyli się sami sobą, że przekraczamy zwrotnik koziorożca. A potem dojechaliśmy do Swakopmund. No i Swakopmund to jest takie uzdrowisko, no może rzeczywiście trochę w stylu Sopotu, bardzo dużo pięknych, starych, kolonialnych domów. Nazwa zresztą nawiązuje do tego, że no, kojarzy się z językiem niemieckim i nie ma się co dziwić, bo Namibia kiedyś była kolonią niemiecką, więc Swakopmund, zabudowa jest w starym takim XIX-wiecznym niemieckim miasteczkiem, można by powiedzieć, nad Oceanem Atlantyckim. Dużo pięknych domów, między innymi tam swój dom ma Angelina Jolie. Ucieka przed wszystkimi paparazzi, tak, przed światem, no bo to tam raczej nie docierają ci wszyscy, którzy chcą ją podejrzeć. I tam naprawdę można spędzić cały dzień, albo nawet długo, dużo więcej niż jeden dzień. To co tam można robić, skoro woda jest zimna i niekoniecznie? Znaczy tak, my byliśmy w takim momencie, kiedy ocean wyrzucił na brzeg tysiące meduz. Przy czym meduzy nam kojarzą się no, z taką galaretowatą, mniejszą lub większą masą. Natomiast tam najmniejsza to taki półtora raza jak duży talerz do pizzy. Także te meduzy były ogromne, dosłownie ogromne, po kilkadziesiąt centymetrów średnicy. To będzie zresztą widać. My oprócz tego zaproszę do takiego, no, nie jest to muzeum, no, jest to miejsce, w którym będzie można zobaczyć miejscowe węże. Łącznie z tymi bardzo groźnymi. No i tutaj od razu, teraz na początek tylko powiem, że będzie tam trochę takich scen, które nie wszyscy mogą, że się tak wyrażę, obejrzeć. Wąż, anakonda będzie połykać w całości szczura, także na ten czas, jak ktoś nie ma ochoty tego zobaczyć, to niech jednym okiem łyka gdzie indziej. A potem między innymi my żeśmy sobie wyszli i te węże między naszymi nogami się przesuwały po palcach, po nogach. Przyznam się szczerze, oczywiście wiedzieliśmy, że to są niejadowite,
ale adrenalina jest. Fajnie, kiedy się stoi, kiedy będzie to na filmie widać, jak dosłownie po stopie, a stopa była raptem w sandale, więc tak naprawdę goła, to cały ten wąż się prześlizguje. Potem też mieliśmy kameleony na rękach. No, cudowne zwierzęta. Przy czym trochę też powiem, że trochę legendy jest w tym, że one tak strasznie szybko zmieniają barwy. One oczywiście potrafią się dostosować do środowiska, ale to nie jest tak, że od razu kameleon jest 16-kolorowy. Nie, to nie tak. Jeżeli tło jest zielone, to on też się staje zielony, a jak na przykład brązowe, to brązowy, ale nie jest tak, że tam są, powiedzmy, wszystkie barwy tęczy. No i to tak, żeśmy to właśnie sobie tam, pamiętam, 2 dni odpoczęli. Ja myślę, że to jest taki fajny film na przedłużenie wakacji, wakacje za nami. Zresztą ja powiem tak, każdy pobyt w Afryce to fantastyczne wakacje. Nie orzeszek, stara. Ona idzie mi na ramię, Boże! Gdzie tu nie ma nic? Ej, nie. Się trochę! Będzie mi nie ma! Chodź! Będzie mi! Chodź! Taki odważny jesteś? Cały się z nią ma! Dokładnie sobie w głowę! Dajcie mi trochę! Cuidado.